Strada. Dzień dobry Państwu. Na zegarze 5 minut po 14. Czas na Radiostradę w Radiu Kraków. My witamy Państwa w naszym składzie redakcyjnym. Marek Handwerker i Fryderyk Zyska. Jak co piątek mamy dwie godziny przepełnione motoryzacją, więc dla tych, e, dla Równo których... by było, gdyby nie. Dokładnie, więc ci, którzy mają zamiast krwi benzynę, tak będą w siódmym niebie, ale ci, którzy niekoniecznie interesują się motoryzacją, również są proszeni o to, żeby nie zmieniać nie, stacji, nie, bo, bo u nas naprawdę będzie przyjemnie, będzie o przygotowaniu. Samochody do, do, tak. do zimy. Sara opowie o dziwnych zjawiskach, które mogą nas zaskoczyć i stopniowo będą się pojawiać mm, na drogach w miarę tego, jak aura się zmienia. M powiemy też o przygotowaniu samochodu i kierowcy do sezonu zimowego. I o prawach bezpieczeństwa. Do... I o sprawach bezpieczeństwa, ale nie. zaczniemy od czegoś innego dzisiaj. Tak, żeby nie było tak, tak. ściśle związane wszystko. prozom użytkowania. Od marzeń, ja bym to nazwał. a a w dzisiejszej Radiostradzie Fryderyk opowie nam o zjawiskowych samochodach, bo tak. klasyki brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego to jest coś rzeczywiście zjawiskowego. Tak, to będą i, i, I klasyki, i takie... Znaczy klasyki, tak. jeżeli chodzi o marki, tak. o których chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać. E, jakoś tak dziwnie się złożyło, że my w Radiostradzie ostatnio bardzo się trzymamy tej brytyjskiej części motoryzacji i Może to Bonda, tak? Tak, no i, i, i był Defender ostatnio, więc naturalnie Nawiążemy chyba do tego bohatera jeszcze dzisiaj e, filmowego czy książkowego. E, ale myślę, że zacznijmy może od McLarena. A może zacznijmy od muzyki. Pójdźmy od jakąś muzyki? muzykę. Tak. Tak. strada Realizają, realizujący program Michał Karol, idealny podkład muzyczny tak. i idealne podprowadzenie pod temat, który, który dzisiaj będziemy w tym momencie poruszać, a chodzi o brytyjską motoryzację. Przed przerwą muzyczną, wspominaliśmy o tym, że zaczniemy od McLarena. McLarena Elva, zupełnie nowy McLaren, zupełnie nowe podejście do projektowania tego, tworzącego super samochody koncernu. Niezmiernie brytyjskiego, choć my przed audycją z Markiem rozmawialiśmy na temat kształtów twarzy tak. i wyrazu twarzy samochodów I, i wspomniałeś, że patrząc na niektóre widzisz te, w szczególności te azjatyckie, te, te azjatyckie rysy twarzy doszukujesz się. No, ja tak patrzyłem na nową Toyotę. W ogóle przypomina Japończyka z tymi skośnymi oczyma, z tymi reflektorami. Tak. Natomiast yy, ja chciałem tylko spytać, skąd ta nazwa? Bo zawsze te sportowe samochody, zwłaszcza McLaren, miały nazwy GT, jakieś sportowe, yy, miał poprzedni model był taki Anton Senna. No i wszystko z Tylko McLaren Senna. Tak on tak, powstał tak. do tego, żeby uczcić dlatego, żeby uczcić tak. właśnie tego wspaniałego kierowcę. Może do samej nazwy tak. Elwa jeszcze wrócę, a będąc przy, przy twarzy samochodu i, i tej, tym, co odbieramy jako azjatycki tak. wóz, bądź, bądź europejski. McLaren trochę burzy ten, ten wizerunek, czy sposób pojmowania twarzy, jeżeli byśmy bazowali na rysach. I to głównie dlatego, że, że McLaren, pomimo tego, że to jest brytyjski koncern, brytyjski producent, czyli spodziewalibyśmy się czegoś w stylu Bentley czy, czy Rolls Royce, tak. prawda, a ten wóz wygląda jakby go właśnie Azjaci zrobili. To ja zapraszam na stronę facebookową Radiostrady, gdzie jest umieszczona galeria ze zdjęciami McLarena Elva i zobaczą państwo, że faktycznie te oczy wozu, one są horyzontalnie wydłużone, one mają coś w rodzaju makijażu, który można by odczytywać jako azjatyckie e, rysy twarzy i wracając do, do, twoje, do twojego pytania dotyczącego nazwy, Elwa wzięła się stąd, że w latach 60. powstawały klasyczne rajdówki Bruce McLaren, założyciel tej firmy, również kierowca rajdowy, ścigał się takimi wozami. To były wozy, które miały otwarty kokpit, to były wozy, które miały bardzo piękne, miękkie linie, wypukłości, kształty niezmiernie kobiece i zmysłowe. No i żeby może wrócić troszeczkę do tej e, historii motoryzacji, do dorobku e, rajdowego, właśnie zdecydowano się na to, żeby wykorzystać tą nazwę powtórnie. I w tym nowym wcieleniu stworzono wóz, który zaliczany jest do serii Ultimate. Bo wiesz co, na zdjęcia, które są na naszej stronie facebookowej... Postawione są dwa samochody. Jest samochód tak, wyścigowy jest ten stary i ten i nowy. nowy. Zobacz, ile wspólnych cech ma i ten i ten. No bo to jest nowa wersja, nowe to Że za głowami kierowcy i drugiego pasażera są takie wybruszenia. One zawsze były w tak. samochodach wyścigowych. No bo to jest tak naprawdę samochód wyścigowy, w którym możemy się poruszać po drogach publicznych i te te wybrzuszenia, o których że one. W w jasny sposób mają komunikować się z tym, jak wyglądały w latach 60. wozy sportowe, bo jest to dwuosobowy wóz, nawet nie speedster, nawet nie roadster, nawet nie kabriolet, tylko zupełnie inne podejście, tak? Tak jak wspomniałem, McLaren. E, e, Teraz wprowadza nowy język stylistyczny, nową, nową zasadę projektowania nazywają e, rozmytymi granicami. Ta, to rozmycie granic wynika właśnie z tego, że w tym wozie nie ma e, przedniej szyby. To jest otwarta przestrzeń, dlatego żeby kierowca mógł i pasażer mogli e, doświadczać w inny sposób prowadzenia znaczy, wozu. To jest troszkę takie, że, że jak będzie jechał, a to już ja mam szybko. A nie, no, bo no, McLareny to... powinny jeździć tak. Szybko. to wyobraźcie sobie, no co, co, coś, coś musi chronić tego kierowcę. I właśnie wszystko, no, tutaj no. jest całe clue i filozofia McLarena, i wynika ona z dopracowania technologicznego. McLaren stwierdził, że po co mi szyba, czy po co naszym użytkownikom szyba? My chcemy dostarczyć nowe wrażenia z jazdy, a zabezpieczyć przed tymi prądami powietrza e, e, użytkownika i, i pasażera w sposób właśnie. Wprowadzając nową technologię. Jeżeli Państwo popatrzą na zdjęcie, w tej przedniej części wozu na masce jest taki potężny wlot powietrza. I przez ten wlot powietrza, właśnie zasysane jest to powietrze i tak kanałowane, że ono wychodząc przed kierowcą i pasażerem, owiewa ich dookoła, tworzy taką niewido niewidoczną bańkę powietrzną, która Chciałbym powiedzieć, że panią nie zburzy fryzury. Podejrzewam, że jednak troszeczkę zwichruje, ale, ale no na pewno nie będzie, nie będzie to coś takiego, że będziemy mieć zęby pełne. No właśnie, bo jest to dość dziwne, bo bez przedniej szyby jadąc tak szybko takim samochodem, to to jest rzeczywiście dziwna technologia, bo no to jest, Z kurz technologiczny. To jest, to jest kurz technologiczny, że ten wlot powietrza zabiera cały ten pęd powietrza, który powinien wpaść u nas na, na, do samochodu, tak? Tak. I on właśnie to jest wyreżyserowane, przemyślane w tunelu aerodynamicznym, doprowadzone do perfekcji wręcz kanałowanie strumieni powietrza w taki sposób, żeby żeby po pierwsze wzmocnić e, doznania z jazdy, żeby zabezpieczyć pasażerów e, będąc i kierowcę, e, no i też, żeby wóz podczas prowadzenia był stabilny, bo o czym jeszcze nie wspomniałem, to ten McLaren w tym momencie staje się naj, najszybszym i najmocniejszym w dostępnej gamie modelowej marki McLaren. Tak? Wspomniałeś o Sennie, mm. dotychczas ten torowy potwór, którym również tak. możemy jeździć po drogach publicznych. On uh, był tym najmocniejszym, mocniejszy nawet niż McLaren P1. Mój ukochany i dotychczas najbardziej budzący, największe emocje i zachwyt, no ale Elwa detronizuje ten, ten wóz i detronizuje też inne. To nie jest tak, że pozostałe są gorsze. Nie, one dają inne doznania. One są w poszczególnych grupach, bo też należy wspomnieć, że McLaren podzielił ten swój line-up na e, Sport Series, na e, Super Series, Ultimate. Mamy wóz GT, który też pomoże nam w pokonywaniu długich dystansów, a jednocześnie będzie tym e, sportowym McLarenem. E, no i Legacy. To, to wśród tych Legacy jest właśnie znany F1. P1, a w tej Ultimate, do której zaliczamy właśnie nowego McLarena Elve, jest właśnie wspomniana Senna oraz Speedtail. A powiem, nie ma dachu w ogóle w tym samochodzie? Nie czyli, ma. Czyli jeździmy tylko w nęczach, jak jest piękna, słoneczna pogoda? Tak, bo Wielka Brytania słynie z tego, że tam zawsze świeci słońce, więc stworzyliśmy samochód. Deszcz? A może ten tunel odgania Ta, Ja myślę, że tak jest. Jeden z producentów kiedyś reklamował się w taki sposób, że nie należy, nawet nie trzeba y, rozkładać dachu w ich roadsterze. Można, przy odpowiedniej prędkości powstaje taki tunel aerodynamiczny, czy w, y, powietrze w ten sposób opływa Wóz, że gwarantuje, że nie, nie będziemy zroszeni nawet y, deszczem, więc możliwe, że tutaj również tak będzie. Myślę, A, że będziemy mieli penasolka. okazję. No, przy tych prędkościach, <laughs> które jest w stanie roz, y, osiągnąć, y, McLaren Elva, który ma 8, 815 koni, potwór. Przy tym, że jest zbudowany z włókna węglowego to praktycznie nic nie waży, bo to jest chyba 1100 kg, może 1200, w przełożeniu na ilość koni mechanicznych. To jest naprawdę potężny, potężny samochód w 3 no nie, sekundy do to, to, to już jest potęga. Tak. Bo wiecie, to, wydaje mi się, że część tych elementów, które jak patrzysz je na ten samochód, e, zostało wziętych z samochodu Formuły 1, bo jednak McLaren, który do dziś jeździ, tak, proszę. Nic dziwnego? Nic dziwnego, tak. Ponieważ McLaren cały czas startuje od 1963 roku, McLaren ciągle jest na torach Formuły 1. I ten form, tor Formuły 1 jest takim torem, na którym oni sprawdzają pewne Te, elementy. To jest poligon testowy. To jest poligon testowy. Bo no, najlepszy dowód, że w ostatnim Grand Prix Brazylii. Carlos Sainz wylądował na pudle na, z McLarenem. Wreszcie na podium, no, wreszcie na podium. McLaren, McLaren, dawno McLaren, go nie tak. było. Bo McLaren miał taki okres, kiedy napędzany był silnikami Hondy, coś nie bardzo z tą Hondą było, ale w tej chwili wraca z powrotem do łask i jeżeli elementy z samochodów Formuły 1, aerodynamika, bo to jest ważne. Tak. Wiesz, jak, jak ważną rolę w takim samochodzie odgrywa to przednie skrzydło. No, Taki dziwny. Każdemu się Formule wydaje, jeden, co to prawda? tak jest. Tak. A tutaj widzimy, że tak. nawet w tych samochodach drogowych jest wprowadzana ta, ta technologia, ta technologia, o której wspominałem, AAMS, czyli McLaren Active Air Management System, to on właśnie gwarantuje to, że to powietrze, które przebiega, czy opływa wóz, ono jest kontrolowane i tylko wspomaga do z wprowadzenia, bo głównym celem powstania tego McLarena, McLarena Elwa jest od nowa zaangażować kierowcę w prowadzenie wozu, tak? No bo już jesteśmy, czy społeczeństwo jest troszeczkę zblazowane, już wszystkiego doświadczyliśmy, już niektóre marki, takie jak Porsche, przestają nas ekscytować, tak? No bo no bo już ich tyle widzimy. Cóż tutaj egzotycznego w tej Porsche, prawda? Jeszcze. <laughs> ale, jeszcze, ale już, już jeszcze. ta ekscytacja stopniowo nie, słabnie. A McLaren, McLaren, tworzy super samochody, hiper samochody i to naprawdę, które nie dość, że dają przyjemność z jazdy, nie dość, że są e, egzotyczne, bo, bo to o to chodzi, prawda? Jak się decydujemy na wydatek rzędu miliona złotych kupując e, McLarena GT i to milion złotych to jest dopiero początek, tak. prawda? Bo jeszcze jest specyfikacja, jeszcze mm. możemy na zrobić pewno, wersję tak, tak. MSO, czyli ten Special uh, Operations wersję, czyli coś, co to jest takie szycie na miarę uh, McLarena, to ta cena rośnie. I w porównaniu. Również cenowym, inne McLareny bledną to, to, e, w zestawieniu z McLarenem Elwą. 50, jak powie tak. ile proszę, ten... proszę się zrelaksować <grym> i <grym> tak. przyjąć to po prostu w zupełności naturalnie, bo ten McLaren Elwa, którego wyprodukują tylko 399 sztuk, za każdy z nich musimy zapłacić 8 875 tysięcy z hakiem. Za wersję I podstawową. Za wersję podstawową i tutaj zaczyna się jeszcze specyfikacja. Jest, tak. Cóż tam będziemy chcieli sobie dodać, to to jeszcze wypada wyspecy wyspecyfikować. Ale wiesz to, pocieszające jest to, że nie zginęły angielskie marki samochodów, bo tak Bardzo te wszystkie podsta podstawowe e, samochody, te marki są wykupywane przez koncerny. No wiele brytyjskich marek, tak. również e, nie ukrywajmy, jakby ten większość udziałów tak. jest e, w inne koncerny, jak dzierżą, ale te koncerny również dbają o to, żeby ta spuścizna i dorobek historyczny tych marek był kultywowany i rozwijany i polepszany. Bo co jak co, te wozy brytyjskie, mimo tego, że wspaniałe, o tych historycznych mówię, to one zachwycają i każdemu się podobają. Natomiast też wymagały zaangażowania innego rodzaju od, od Finansowego przede wszystkim. I znajomości mechaniki. Nieraz. Dla niektórych... Zresztą mam wrażenie, takie oglądając stare filmy brytyjskie, że w zestawie podstawowym wyposażenia samochodu brytyjskiego nieraz był kombinezon i już ten makijaż smarem, to, to, to już panowie mogli zadbać o niego gdzieś na poboczu drogi, starając się uruchomić jeszcze raz swój samochód. Wyjątkiem są takie marki brytyjskie, oczywiście jak tak. Rolls Royce, bo Rolls royce się nie psują. Więc już o tym kiedyś opowiadałem, że nawet z lat 20. Silver Ghost Club przejechał całą Europę. I to nie jeden też kraj na świecie i nie jeden kontynent, i za, no wręcz zapewniali członkowie tego stowarzyszenia, że te wozy autentycznie na nich można polegać. Ja, to, ja oglądałem ostatnio taki reportaż i jest taki pan, który maluje pasek w, w rozrojcie. Ręcznie, tak. pędzelkiem. Teraz szkoli syna. Tak. Więc to jest po pierwsze, to jest kunszt wykonania. Ten pędzel jest zrobiony z y, wiewiórczego ogona. Oczywiście wiewiórki godzą się na to, żeby im przyciąć to, to futerko odrobinę i stworzyć te narzędzia potrzebne do, do malowania e, pinstriping. Tak, tak to jest określane, ale wyobraźcie sobie Jakie nerwy musi mieć ten facet, prawda? On jest maksymalnie zrelaksowany. To jest najbardziej zrelaksowany człowiek na świecie. Myślę, chirurg mógłby do, przyjść do niego na szkolenie, jak przygotować się do operacji, bo on nie, nie dość, że mówi, sam no wie, bierze są... kreskę, Tak, tak. Bo tak. Tej kresce, tak. to jest dokładnie kreska. Wiele osób wręcz podchodzi i myli albo próbuje ten kunszt podważać, że tutaj widzę, że to chyba jest maskowanie. Nie? nie, nie, tam nie ma mowy o maskowaniu. To jest wszystko z ręki malowane i to jest coś pięknego i charakterystycznego również dla, dla brytyjskiej motoryzacji. Oczywiście, McLaren jest drugim biegunem tej motoryzacji, choćby z tej technicznej, z tych tecz, technicznych uwarunkowań, bo wystarczy. Zobaczyć w sieci albo na stronie producenta, jak wygląda fabryka McLarena. Fabryka McLarena równie dobrze można by tam sterylne jakieś środki e, produkować. To jest po prostu science fiction. A, i a materiały, jakie używa się do produkcji, to są wszystko. No, nowe. węglowe to, to no, tak. już jest taki dobry początek, no. prawda, ale już w zupełności normalka. Mamy aluminium, jeżeli chodzi o e, tak. tą przestrzenną y, konstrukcję y, nośną, ale. Jeżeli na przykład byśmy pomyśleli, z czego jest zrobiony układ wydechowy w McLarenie Elva, no to tak typowo, no to pewnie jakieś aluminium, może jakiś rodzaj takich typowych materiałów, z których są wykonywane. Nie, tutaj jest połączenie aż czterech materiałów. Jest to nikiel-chrom. Żelazo, co akurat dla mnie jest zaskakujące, i oczywiście tytan. Jak ja już słyszę, że coś jest z tytanu, no. to, to tak, to, to już w kosmos tak. może lecieć, tak. i to tak idealnie pasuje też do tej bryły samochodu, która jest, zdaje się, momentami być niezwiązana z samą sylwetką samochodu. Jeżeli popatrzą Państwo na ujęciu z tyłu, widać dyfuzor, który przechodzi z nadkola, ale później mamy jakieś powtórzenie, coś w rodzaju statecznika, jakiegoś skrzydła, która też jest z elementem tego dyfuzora, więc. Od razu patrząc na ten wóz, to wiemy, że to jest poważny biznes i to nie jest zabawa w dokładanie jakiegoś spoilera u góry, który tylko udaje aerodynamikę i ma wyglądać na szybki, że tutaj ten wóz on jest w, też w swoim charakterze w jakiś sposób dyskretny, ale ta aerodynamika to jest, to jest przemyślana aerodynamika. Ale ja myślę, że mnóstwo elementów z tego samochodu trafi niedługo do normalnej produkcji. Bo ale to, to jest, jest normalna produkcja, bo to jest samochód, wiesz, ale który mówię, możemy kupić. Do, do, do takiego nie samochodu nie za 8 milionów, tylko, tylko powiedzmy tak. sobie normalnego. Włókno węglowe. E, coraz elementy, więcej tego coraz, widzimy. Coraz więcej. Mam, mówisz o dyfuzorze. Dyfuzor jest z Formuły 1. Pamiętasz, jak tak. była dziwna rozmowa, jak pierwszy Red Bull wprowadził dyfuzory wszyscy patrzyli, co to tak. jest, jak to jest, wolno, nie wolno. I okazuje się, że takie nowości techniczne, bo tam jest mnóstwo Zwykle nowości Zwykle one przenoszą się na super samochody, hiper samochody, a, a później... Potem powoli zaczynają tak. się tak pojawiać w normalnych samochodach. No oczywiście, no może nie będziemy mieć się te specjalnie fotele w normalnych samochodach, bo tam że szef jest specjalnie robiony. Tak, materiał do tego się yy, zużywa. No, no wiadomo, no ale, ale projektanci następnych Seryjnych, powiedzmy, samochodów, będą się troszkę wzorować, może nie wszystko, ale, ale pewne elementy będą się znajdować ja bym w normalnych określił, samochodach. określił, bo McLaren też jest seryjnym samochodem, ale tak. określił je bardziej wielkoseryjnym. Wielkos tak, bo tak. Tutaj tak. mamy tak. 400 sztuk bez jednej, więc. A ty e... tą jedną, nie. To, to, nie, nie ja liczę nie, nie. na to, że ten właśnie prototyp, <laughs> prototyp który tak. testowy jest, to jak już im się znudzi, to, tak. to wtedy pozwolą i niech ten zyska się pobawi, niech, tak. niech ma coś z życia e, i się ulitują nade mną. Natomiast e, ja zawsze też podkreślam, że Formuła 1, następnie twórcy super i hipersamochodów samochodów to jest takie pret a gdyby porównać do mody na gruncie motoryzacyjnym i później te elementy, te rozwiązania stopniowo przechodzą do naszych typowych wozów. Teraz przerwa reklamowa, wrócimy do tego tematu jeszcze. Dziękujemy jak na razie za uwagę i czek proszę czekać dalej. Radiostrada. A w studiu dołączył do nas kolejny redakcyjny yy, kolega, redaktor. Proszę, przedstaw się. Karol Powłowski, dzień dobry. Karolu, witamy do... cię. Witamy cię Bardzo się cieszę, że cię widzę. Nie mieliśmy okazji widzieć się dawno. Ja również się cieszę, że do was dołączyłem. To jest czysta czy przyjemność, że, że jesteś dzisiaj z nami. Karol ma ze sobą przygotowany materiał. No ale to później chyba, jak zmienimy trochę tematykę. Tak, jeszcze odrobinę, jeszcze chwilę, jeżeli czekają państwo na to, jak przygotować wóz do zimy, z czym możemy się spotkać, co może nas zaskoczyć w zimowej aurze, to jeszcze proszę. Proszę trochę wytrzymać ze mną i no. z moimi opowieściami o tych okropnych, strasznych, super samochodach. Ale Fryderyk też nas... Ale przestraszył nas Fryderyk, jak podał cenę samochodu, więc już jesteśmy przestraszeni. Niech, on, niech ceny nas nie zniechęcają do no. tego, żebyśmy aspirowali. To dobrze, tak. że te samochody są takie drogie, bo może przez to, że ich jest mniej i są takie wyjątkowe, to pozostaną. E dłużej w tej strefie marzeń e, i będziemy mieć możliwość aspirować do nich. Dobry, i W końcu tak. wreszcie kupimy e, Bo tego bym typu wozy. Te po cenie przestaliśmy -y, słuchać. Tak. <laughs> Dobrze, to e, przy okazji tak. kolejnego wozu nie tak. będę wspominał o cenie, natomiast tak. jest to wóz, który, czy premiera, która, która odbyła się wczoraj. Patrzę na zegarek. Nie, przepraszam. Dzisiaj 22. 20. odbyła się premiera nowego Astona Martina. I długo się zastanawiałem, dlaczego Aston Martin z DB9 przeskoczył nagle do DB11, tak? Niektórzy tak. uważali, no tak, no bo był ten samochód koncepcyjny, który pojawił się w filmie bodajże Spectre o Jamesie Bondzie i, i dlatego, ponieważ tamten wygląda trochę inaczej od tego DB11, no to opuścili jeden numer. Okazuje się, że nie, że ten numer jest i teraz dopiero jest promowany, bo mowa o modelu DBX. Czyli to X można było odczytać jako, jako 10. I jest to wyjątkowy Aston Martin. Oczywiście ma czterolitrowy silnik od AMG V8. I oczywiście jest ekscytujący. I oczywiście wiadomo, że to jest Aston Martin i jest DB. No, Ale DB, to jest inne tak. DB niż wszystkie, które dotychczas oglądaliśmy, ponieważ jest to wóz typu SUV. I teraz można. Taką pauzę wprowadzić? Słów <słuch> Aston Martin. No. SUV Aston Martin, tak. Pierwszy w historii słów Astona Martina. Nie jest to zaskakujące, że, że Aston Martin zdecydował się na wyprodukowanie Suwa, ponieważ są to, jest to segment samochodów, który się sprzedaje. Naj... Najlepiej, tak. I wielu, wielu miłośników marki Aston Martin oczekiwało, że pojawi się taki samochód. no Bo jak już ktoś jeździ Astonem, prawda, już jak ktoś e, przedstawia się z imienia i nazwiska w sposób taki, jak przedstawia się James Bond, to, to oczekiwałby, że no jak chce pojechać trochę w teren i w nieubite drogi, no to żal mu tego Vanquisha, trochę żal mu tego DB11, prawda, no bo to mimo, że. Może i dadzą radę, prawda? Bo w filmach całkiem dobrze sobie rad, daje dają Ale radę. Co, Fryderyk, jak już mówiłeś o suwach, to nawet twoja ulubiona firma też zaczęła produkować suwa. Oczywiście Rolls-Royce również produkuje. Ale ty masz jeszcze jedną taką firmę, naszych sąsiadów jedno... z południa też, też produkowali suwa. Więc już wszyscy produkują suwy, tak? No, w większości i niedługo Ferrari również pokaże suwa. I zresztą Lamborghini też produkuje urusa, który jest SUWEM. Tylko że te marki. Wielki, należące do wielkich koncernów, takich jak Porsche, jak Lamborghini, jak Audi, prawda? To są te ich suwy, nawet tych, tych bardziej e, ekstremalnych i luksusowych e, marek, jak Bentley czy, czy, czy Lamborghini. No one jednak bazują na podobnych komponentach i na podobnej e, tej płycie podłogowej. W przypadku Astrona Martina jest to zaprojektowana specjalnie dla tego modelu. Cała konstrukcja, wszystko, zawieszenie, Od zera, dokładnie. Jest to. Dalej, oczywiście, Aston Martin, czyli to, czego się spodziewamy po tych luksusowych GT i samochodach sportowych, to to wszystko tam dalej jest, ale jeszcze do tego kolejna warstwa dodana, to warstwa, która zagwarantuje nam to, że będziemy mogli po tym odrobinę trudniejszym terenie podróżować. Ja zachęcam do, zaj do zajrzenia na stronę facebookową Radiostrady, gdzie są zdjęcia tego. DBX. -a. No i przyznam, że nawet w tej czerwieni, intensywnej prezentuje się świetnie. Ja celowo wybrałem te zdjęcia, które tak kontrastują z tym środowiskiem chyba kamieniołomów, bo pokazują bryłę tego wozu, ale no. Co charakterystyczne. Dalej widzimy, że to Aston Martin, no bo poznajemy nie po nie są te same faktycznie. Po grillu, duży lot powietrza. Tylko nie. ten duży lot powietrza jest nawet większy niż był w tej limitowanej wersji 177, czyli tego Astona, który było tylko 77 sztuk wyprodukowanych, to tu jest większy. Większy mamy, wszystko większe dostajemy. Nawet emblemat dostajemy większy. Jest te... to Fryderyk, ale ja mam zdjęcie środka tego samochodu. Jest, słuchajcie, miodowo. Tak. Słuchajcie, jest, jest skóra naprawdę. Skóra i Alcantara. I Alcantara na całej podsuficie aż sięgającej tej przestrzeni, przytulnej. ja nie wiem, do, ten Aston, tak, tak. można rację. określić Ja sobie tak kiedy siedzę w powiedzmy tak, luksusowym, tak. jednocześnie sportowym wozie, ale jestem w terenie, więc no, czuję się przytulnie, bo tak. absolutnie nie doświadczam tych y, trudu drogi, kamieniołomu, nie czuję tego, tylko wygodnie podróżuję, za chwilę mogę... Przy... To jak się podróżuje Astonem, tak. myślę, że będziemy mogli sprawdzić, czy on faktycznie... Y, te Twoje podejrzenia pokryją się, że będzie ten luksus i y, odizolowanie od, od niedogodności, bo jednak. Przez to, że jest Aston, to jest Aston Martin, to nie wiem, że one nie będą w tych wychumione. sportowych emocji, tak? Tak. Bo ja na przykład nie lubię strasznie czarnych samochodów w środku. Czarnego wystroju, nie wiem, jakoś tak przytłacza mi ten czarny kolor. Natomiast ten wesoły, tak jakby słońce siedziło w środku. W tym no, Ja mam taką specyfikację Rolls-Royce'a, Rafa, Black Badge, gdzie nie tylko jest cały w czerni na zewnątrz, wszystkie chromy są oczywiście. E, potraktowane onyxem, to wnętrze również czarne, żeby było bardziej mrocznie, żeby Ale to Ale tam gwiazdy taki nie bandyna bandyna Dokładnie, <laughs> no bo, bo akurat black badge powinien być taki, więc no, dobra. Aston Martin w czarnym, ten DBX w czarnym, w czarnym poszyciu, myślę, że również by się fajnie prezentował, bo wtedy moglibyśmy uwypuklić te bliki świetne, które nocą dopiero się pojawią, tak? A bryła wozu, jak Państwo zobaczą, jest bardzo. Ciekawa, zjawiskowa i odrobinę inna od tych typowych suwów. Zwykle w suwach jest tak, że to przednie nadkole to jest tak, tam dużo mięsa, tego, tej blachy jest nad nimi, a tutaj jest tak, jakby to był dalej ten sportowy wóz, sportowy GT, znacznie mniejsze, a jednak jest suwem, więc to też jest charakterystyczne dla Astona Martina, że zadbało o to, żeby, żeby ta bryła dalej była odmienna od konkurencji i żeby, żeby prezentowała się inaczej. I tym smaczkiem. Ja nie wiem, czy to jest tak, że ci wszyscy producenci to bardziej się skupiają na tylniej części pojazdów, bo, bo ja je najbardziej doceniam, bo to jest taki element, który nasi współuczestnicy drogi będą oglądać najczęściej, tak? No bo jak nadjedziemy takim Astonem, no to okej, okay, w lusterku najpierw nic się nie dzieje, nagle się pojawia ten Aston, zjeżdżają na na, na prawy pas i później już oglądają przez chwilę tył, prawda? No i tył w no, tym układamy, Astonie przez, jest naprawdę wspaniały. Chwilę. Przez chwilę, bo, bo ten aspekt. No, Przypominam jednak... o bezpieczeństwie. Tak, jest. Naturalnie. Ale nie. No nie, na przykład zakładamy, <laughs> że niektórzy poruszają się drogą szybkiego ruchu czy autostradą 100 na godzinę. No i ten Aston. Okay, stu, 120. 100, 100, 130, <grym> 120, 130, tak, 130 przez, ten, <grym> przez tą chwilę jest obserwowany z tyłu, z tyłu, zanim zniknie. No i ten tył jest bardziej e, podobny do Vantage'a, bo ten spoiler, taki, który zwykle Zodaro, nie widzimy dwa spoiler, dokładnie. Dwa spoilery, dwa. bo jeden spoiler, mamy u góry, tak, e, i ten e, przepuszcza powietrze w taki sposób, i to też jest unikatowe w sumie w przemyśle motoryzacyjnym, że Aston stwierdził, oczywiście w tych terenowych wozach ta tylnia szyba zwykle jest albo zakurzona, albo brudna, e, więc jest potrzebna wycieraczka. No dla Astona ta wycieraczka to taki byłoby, no że nie, tak no, jak... przeszkadzałoby im. No więc i zrezygnowali z niej po prostu, no bo dlaczego nie. No, wie, ale też technologicznie tak dopracowali opływ powietrza, że on Zdmuchuje powinien, powinien zdmucho, zdm, zdmuchnąć tą tak. wodę, czy, czy pył, że, że ta tylnia szyba będzie czysta. A zobacz, czy tak będzie? Ten Dyfuzor się. założony też jest tył, czarny. Tak. Dodaje takiego sportowego... Charakterystycznie. Tego tak. typu rozwiązania zobaczymy na przykład, tak. czy to w Vantage'u, w Vanquish'u, czy w DB11 właśnie i tam e, na pewno e, znajdziemy pewne podobieństwa. Tak? To dalej jest ten Aston Martin. Łatwo jest nam go e, porównać do innych. No i to wnętrze, które, które również było... No sama nie, to wnętrze pozycja... mnie, naprawdę to miodowe mi, wnętrze mnie urzekło, powiem wam szczerze. A, sama pozycja e, za kierownicą jakby określenie i doprecyzowanie, tak żeby była idealna dla prowadzenia wozu, komfortu, a jednocześnie oddawania charakteru sportowego trwało pół roku. Więc, więc to też daje poczucie, jak bardzo się producent skupił i projektanci, w szczególności wnętrze nad tym, żeby, żeby to dopracować. I też daje troszeczkę inny, inny sposób, charakterystykę jazdy, prawda? Wsiadając do tego... DB11, no troszeczkę musimy się zebrać w sobie i wcisnąć w to przytulne e, wnętrze. No tutaj mamy więcej przestrzeni i w środku z tyłu również jest więcej przestrzeni. Oczywiście był już e, kiedyś Aston, który miał z tyłu miejsca te prawdziwe, rapid, natomiast nie był podwyższony. Kiedyś Aston Martin z Lagondą próbowali stworzyć koncept e, SUVA, nie wyszło to najlepiej. Odczekali chwilę, dopracowali produkt. No i teraz mamy tego Astana Martina DBX. Ja zachęcam do zajrzenia na stronę facebookową Radiostrady i obejrzenia zdjęć. A teraz chwila przerwy na reklamy. Radiostrada. Za 12 minut, godzina 15. Tu Radio Kraków, piątkowe wydanie Radiostrady. Dzisiaj Rozmawialiśmy o przepięknych samochodach. Fryderyk wprowadził nas e, w, nastrój obłoki, taki. Prawie w nastrój obłoków, a tu trzeba wrócić troszkę na ziemię. Chyba nie, ale teraz zostanie... może zastanówmy się, jak przygotować na przykład takie wozy, czy Astona Martina, DBX-a, <laughs> czy, ale... czy McLarena. Jak przygotować się do trudów zimowych z takimi ja, ja wozami? Ja nie sądzę, żeby te samochody w ogóle nadawały się do jazdy w zimie. Dlaczego bo, nie? Bo wiem, Aston że... Martin na pewno. Tak, ale I, ten ten bez szyby, tak? Martek, I ten bez nie. szyby również. A. Wystarczy Dobry. założyć szaliczek, założyć czapkę, ewentualnie takie słuchawki specjalne tak. też, żeby sobie przykryć uszka, żeby nie przeziębić. I możemy śmigać z tym maklarenem. No można, ale wróćmy do normalnych samochodów, może takich. który które będziemy mieć tak, no bo to słuchajcie, no nie zapisaliśmy się na, na, ani na. Ani na McLarenę, ma, ani, ani na McLaren. Na, na, na razie na sto... Może na święta dostaniemy niedługo. Właśnie swoim... nie? nie wiesz, pod Marku, choinkie. czy ci nie przygotowaliśmy takiej niespodzianki. A mi też? Też. No proszę. Dlaczego? Ale tylko nie czekajcie, wiem jeszcze, nie żeby... zdecydowałem co komu. Bo Dobrze. Marka chciałbym zobaczyć w McLarenie. Nie. O, ja też bym Więc tobie zobaczyć. przypada Aston. Tak. Zadowolę się. Super. Dobrze, porozmawiamy o tym, jak przygotować się, bo już za niecały miesiąc, yy, święta, yy, mnóstwo z nas będzie chciało wyjechać z, na yy, święta z Krakowa, część oczywiście w góry, a tam już yy, zima na nas czeka. I czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w Krakowie jest piękna, słoneczna pogoda, sucho. Natomiast przejdziemy 50 czy 70 kilometrów, zaczyna się zima. Już nie powiem o tym, że. To A czasami na zakopiankę zaraz za A, granicą Krakowa tak. i zaczynają się kłopoty. I zaczynają się kłopoty. Aby się przygotować do tego, bo to czasami bywa tak, że w ostatniej chwili próbujemy skompletować wszystko na wyjazd do, na, na, na te święta, czy w ogóle wyjazd w góry sezon zimowy przed nami. I zawsze pamiętam, że jak tylko spadł pierwszy śnieg, to kolejki przed punktami wulkanizacji. wymiany wulkanizacji były olbrzymie. Teraz się to troszkę rozkłada, bo troszkę po rozum do głowy. Jeżeli jest temperatura. Po prostu nasi słuchacze są przygotowani, Słuchaj, a my przypominamy. Po a my przypominamy, jeżeli temperatura powietrza e, osiąga poniżej plus 7 stopni, to należy się zastanowić już nad wymianą, nad wymianą opon na zimę. E, oczywiście są tacy, którzy uważają, że są opony wielosezonowe, bo tak można to podzielić są opony wielosezonowe. Ja jestem zwolennikiem takim, że albo zakładam zimowe, albo zakładam letnie. Wielosezonowe to są takie, moim zdaniem, które można jeździć mi w mieście, w tak, mieście, to gdzie to nie ma. chciałem też wspomnieć, ta... że one nie tak, są do nie, niczego. Nie, natomiast oczywiście. nie liczmy na to że, to, że dobrze się spiszą w tym takiej pełnej zimie rasowej gdzieś. Nie śniegu, a nie no. takiej brei pośniegowej. Tak, bo to sobie. czasami bywa tak, że jeszcze jadąc na, na te Ferę, gdzieś tam. Yy, Stajemy na stacji benzynowej, kupujemy łańcuchy, y, zmieniamy płyn do, do, do szyb i tak dalej, i tak dalej. A tu się okazuje, że to należy zrobić wcześniej. Wcześniej się do tego przygotować. Samochód trzeba przygotować, samemu trzeba się przygotować, czas zmienić swoją specyfikę jazdy, bo Sara na pewno będzie nam tutaj jeszcze opowie nam o tym, jak zmienić swoją mentalność za kierownicą. To znaczy przesiąść się z samochodu, który się po suchej nawierzchni do nawierzchni śliskiej. śliskiej. Bo czasami i... widzę kierowców, którzy w ogóle nie widzą różnicy. Jak jeździł w lecie, tak jak jeździł się, i tak. Zdają się zachowywać tak, jakby prawa fizyki nie tak. obowiązywały. Dobrze, że jeszcze w mieście są te krawężniki. Czasami widać, jak, jak przyjeżdżał, a w swojej praktyki przez wiele, wiele lat widziałem, jak przyjeżdżali klienci do mnie z z wykrzywionymi felgami, co się okazało, no, krawędź nikt ich zaatakował i, i, i tak się to Potrafią kończy. bez tradzieckie. Zwłaszcza jeżeli tak. jedzie się super samochodem. Jedzie się super samochodem. Skoro jest najgorszy, najgorszy miesiąc za nami, bo najgorszy pod względem właśnie wypadków jest zawsze październik, bo to jest taki okres, gdzie już zaczynają być pierwsze przymrozki, pierwsze jakieś oblodzenia i jeszcze ludzie się do nich nie przyzwyczaili. A później już listopad, grudzień, to już każdy widać na drodze jest ostrożniejszy i, i też mniej wypadków jest automatycznie. W jeszcze jedna rzecz. Mamy jakąś taką zakodowane to, że jeżeli nawierzchnia jest czarna, to jest bezpieczna. Jeżeli, wydaje się a, tak, być. wydaje się być bezpieczna. Jeżeli nawierzchnia jest biała, o, to już taki taki czerwony, żółta kartka, bo nie czerwona. Żółta kartka uważaj, bo jest ślisko. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy z tego i to starą ostatnio byliśmy na konferencjach poświęconym asfaltom. I okazuje się, że Czarny lód. Czarny lód, no, czarny lód jest znany od, od wielu, wielu lat kierowcom rajdowym, bo o tym się przekonał kiedyś na rajdzie Monte Carlo. Sam, sam, sam Robert Kubica, który pięknie jechał, pięknie jechał do momentu, kiedy trafił na czarny lód, i auto się uślizgnęło. I to jest, to jest najbardziej zdradziecka sprawa, bo, bo ta, ta woda wsiąka tam gdzieś między te. Tak, y i wychodzi później. Tak, i potem jedziemy, no nie no czarno, jest spokojnie, jest może jest mokro. Porozmawiamy również w drugiej godzinie o, o paliwach, o paliwach, bo, bo o tym zapominamy. Czasami yy, bywa tak, że nagle samochód zrobi stanie nam na, na, na środku drogi. nie Albo go w ogóle nie uruchomimy. Yy, także mamy tutaj troszkę tematów, które będziemy chcieli poruszyć. Porozmawiamy też o oponach, o jakie opony założyć na zimę. Porozmawiamy również o tym, jak yy, dla tych, którzy wybierają się za granicę, bo przepisy. Yy, dotyczące wyposażenia samochodu. Mogą Zagradzić się różnić tym, w Polsce. Tak. Ja pamiętam taki moment, kiedy wybieraliśmy się do Szwecji na rajd i okazało się, że całe szczęście przeczytaliśmy w, w przepisach, że laweta, na której jedzie samochód, musi być też wyposażona w opony zimowe. Więc o tym też porozmawiamy w drugiej godzinie. Porozmawiamy też o przepisach, które są troszkę inne w zimie, które przygotowują nas do, do zimowej jazdy. No, może zaczniemy, w... Karol od Ciebie, no, o tych paliwach, bo to jest bardzo ciekawe. Ale myślę, że mamy tak? jeszcze mało czasu i Mało i tak? o tych oponach chciałem tylko sobie odcinku. No to skoro, o oponach. Skoro mówiliśmy o tych nawierzchniach, to tutaj też myślę ważna uwaga i na pewno się ze mną zgodzicie. że nie tylko pamiętać o tym, aby zmienić opony na zimowe, ale przede wszystkim pamiętać i sprawdzić to, zanim je założymy, czy te nasze opony czasem nie mają 10 lat, może 8 lat. Bo czego się nadają. Tak, tak. Czy po prostu jeszcze się nadają? Czy wysokość bieżnika jest odpowiednia? Bo myślę, że ta określona przez naszego ustawodawcę 1,6 mm, o ile dobrze pamiętam, naprawdę nie jest zadowalająca. Tak i I... Nawet jeżeli ona tak. wydaje się być w porządku, prawda? I patrzymy na tą datę produkcji i ona już może troszeczkę jest leciwa. To pamiętajmy też o tym zjawisku, że ta guma się utlenia, że ona w Dobrze, miarę tego, jak się starzeje, traci swoje właściwości. I, myślę, tak. i wysokość bieżnika. Bo może być też taka sytuacja, że ta opona wygląda w porządku, tak? I ale zapytajmy, ona nie? No bo jeżeli się, się nie znamy, to po prostu nie. wulkanizatora zapytajmy i raczej, oni sami też zwracają uwagę, przynajmniej kobietom, zauważyłam. Tak. I nie dajmy sobie, my... tak. wcisnąć używanych opon zimowych. No tam gdzieś były jeżdżone, ale zostało jeszcze trochę bieżnika. Nie kupujmy używanych opon zimowych, bo rzeczywiście one mogą mieć yy, wiele, wiele lat i ktoś jest. jest, tam, bardzo ktoś jest istotne. ktoś się wyrzucił tam, a przywieźli je do Polski i zakładają. Istotne jest też to, w jaki sposób są przechowywane te opony, prawda? No, to, bo one tak. też nieraz potrafią być gdzieś rzucone w kąt garażu i pewnie możemy założyć, że kupujemy od zaufanej znajomej osoby, ale ona nieświadoma tego, że przechowywać opony też należy we właściwy sposób. Może nam dostarczyć coś, co nie do końca zagwarantuje nam bezpieczeństwo. na I drodze. oznaczenie, bo to jest ważne. Zwróćmy uwagę, że mogą być dwa rodzaje oznaczeń. Pierwsze to jest M plus S, bo to tradycyjne takie oznaczenie, ale jest nowe oznaczenie, yy, które jest yy, warunki, które spełniają Unia, Unia Europejska, to jest trzy PMSF. Musi być takie oznaczenie i wiemy, że to jest na 100% opona zimowa, bo M plus S czasami bywało tak, że oznaczali to na różnych op różnymi oponami. Ja jeszcze chciałbym wrócić do, do jednych opon, jeżeli opon, które niektórzy mówią, że to dawniej były jakieś takie gorsze. W tej chwili na rynku pojawiło się mnóstwo opon regenerowanych. To jest całkiem inna już opona. To nie jest taka, jak dawniej ją gdzieś wulkanizowali, to jest opona naprawdę dobrej jakości, mnóstwo firm, nawet zregenerowana przez tak, odpowiednią firmę. Te bieżniki, które są na tych oponach regenerowane, sam jeżdżą na takich oponach, są produkowane przez producentów opon, a więc tam jest i Michelin, i Pirelli, i, i Continental. I, I z takim bieżnikiem kupujemy opony, one są dopuszczone do ruchu, one są badane, one posiadają wszelkie certyfikaty. Oczywiście może ktoś, kto będzie jeździł McLarenem, albo. To niekoniecznie. To no, nie na musi na tak jeździć, ale, ale naprawdę nie, nie ma się czego bać. To myślę, że tak. zgłębimy jeszcze tak. temat opon, paliw i przygotowania wozów po przerwie reklamowej.